opuszczamy Marrakesz. Tu nawet pasów nie ma, wiesz? Każdy jedzie jak chce. Dziewczyny się już nauczyły chodzić. Isuzu. Nasze Isuzu. Nasz osiołek stoi tutaj, po prawej. Stoi. Dokładnie taki sam. Słuchajcie, wyjaśnijmy kilka zasad jazdy po Marrakeszu. Pierwsze, trzeba trzymać tempo takie jak innych dni. Mieć oczy dookoła głowy, pchacie tak samo jak inni, przepuszczać innych tak samo jak inni. Nie ma generalnie żadnych zasad ruchu drogowego. Zielone światło, jak się zaświeca, to już ci trąbi, zanim się zaświeci. Czerwony nie jest powodem do zatrzymania. Powodem do zatrzymania się jest dopiero to, jak wjeżdżają z poprzecznej ulicy. To jest Kwarzazarte, kochanie, na wprost. Aha, okej, świetnie. Także jesteśmy na najlepszej drodze. Pamiętajcie, że światła są tylko dla kierowców samochodów. Dla pieszych, na wyjątkowych sytuacjach są tylko światła. Pieszy sobie radzi. Widzicie, zaświeciło się zielono, od razu trąbią. I ogólnie, kto większy, ten ma... Większe prawo. Większe prawo. Wjeżdżałem ostatnio na rondo, miałem trójkąt i gość, który miał pierwszeństwo na rondzie, momentalnie się zatrzymał, widząc jak nadjeżdżam, chcąc mnie przepuścić. No, czyli ogólnie zasada żadnego zaufania. Policja jest na skrzyżowaniu i spokojnie patrzy, dopóki nie ma większej afery. Pomimo takiej jazdy, jaka tutaj jest, nie widzieliśmy ani jednej stłuczki praktycznie w całym mieście. Także summa summarum, w tym całym chaosie, który tutaj jest, jest jakaś logika, jest jakiś system i to działa, funkcjonuje. Zatrzymaliśmy się na śniadanie gdzieś po drodze do Kwarzazarte. Dodajmy, że jest godzina 12 w południe. Tak. W bardzo przytulnym hoteliku, gdzie jest basen, w którym nawet jest woda. Są toalety normalne, ludzkie, a nie te. Te kible, nie tak jak na Małysza. I jest papier toaletowy. Oliwki rzucają cień. Wprost nad nami wisi słońce. Co Witek mówił i widać na mapie, to będą znowu serpentynki. Cieszysz się, Aniu? Bardzo. No właśnie. Suche góry, ale to jest dolinka i płynie okresowa rzeka, która jest praktycznie prawie że wyschnięta, ale mimo wszystko daje tyle wilgoci, że rośnie zieleń, rosną kwiaty i ludzie nawet mają tam uprawę poniżej.
studia filmowe. Filmowe, te słynne. Podobnie w Maroko. Action. Action. Hello. Hello. Bonjour. Camping in Quartz Azarte? Camping. La camping. Voilà. Vous connaissez français, non? Non, non, no, polonaise, anglaise. C'est juste l'ancien, voilà. Toujours, tout droit. Yeah. The first... roundabout, yes. Roundabout. Toujours tout droit. Yeah. The first... light. Okay. Light. The traffic light, yes? Voilà. The first, light, the second, light and, the second, light. The streets. Third. Three. Okay, okay. Yes. Okay, turn the right, the left. Okay. The right. The left. Left? Left. Left. Right. Okay. Okay? Okay. Mm-hmm. The first rond-point. Premier, deuxième, troisième, four. Yeah. Turn the left. Okay. The first rond-point. Yeah. Pierwsza rondo. Premier rond-point, toujours tout droit. Premier four rouge, le deuxième, le troisième. Le troisième à droite. Ok. Toujours tout droit, c'est la compagnie. All right, merci, merci beaucoup. Przyjechaliśmy na camping. 80 dirhamów, czyli 8 euro. Są prysznice, gorąca woda. I nie ma ludzi. Ale jest prąd. I chyba będzie można. No i piękna trawa zielona, nie? Jesteśmy w Quartz Azarte. Quartz Azat. Cokolwiek. W pewnym momencie było nawet 38 stopni, ale teraz jest taki wiatr, że nam namiot w pewnym momencie podnosiło. Mimo, że jest w środku materac i śpiwory, myślę, że jedną integrę musimy włożyć, docisnąć, bo nam może odlecieć. Ania spaliła ramiona. No, uważała, że jej nie chwyta słoneczko. Nie to afrykańskie. No i to są nasi sąsiedzi na kempingu. Międzynarodowe towarzystwo. Francja, Hiszpania, Niemcy, Włosi. Super, nie?